Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję, że piszecie już na skrzynkę mailową Boska TV. E, e, pan Grzegorz napisał takie słowa. Chcę napisać o sobie ku przestrodze innym, że szkoda czasu na rzeczy i sprawy niepotrzebne. Dzieciństwo spędziłem w małej miejscowości, gdzie byłem ministrantem i bardzo angażowałem się w sprawy kościoła. Po zmianie miejsca zamieszkania na większą miejscowość, odszedłem od kościoła. Będąc jego krytykiem, założyłem rodzinę, w której Pan Bóg zajmował dalsze miejsce, zmienił się w obrzędowość. Dopiero kłopoty uświadomiły mi, że bez Boga nie ma życia. Dziesięć lat temu kupiłem Pismo Święte, rozpocząłem oglądanie i słuchanie programów katolickich. Pewnego razu w radiu usłyszałem słowa kapłana, który powiedział, że żeby wiedzieć jak żyć, trzeba wiedzieć po co żyć. Od tego momentu Wiem, co to jest naprawdę Eucharystia i wiara, lecz tymczasem miałem syna, który dorastał i nie przekazałem mu tej wiedzy należycie. Zrozumiałem, że wiara nie jest sprawą indywidualną, ponieważ odpowiadam także za zbawienie mojej rodziny, a swoją postawą i przykładem muszę zachęcać innych do powrotu w wiarę. Mam nadzieję, że Pan Bóg mi wybaczy. Muszę Państwu przyznać, że dawno nie czytałem tak głębokiego i pięknego świadectwa. Nie ma tu jakichś wielkich słów, cudów, poruszających zdarzeń, ale jest jakaś głębia prawdy o Bogu i człowieku. Człowieku, który odchodzi, i człowieku, który wraca, który potrafi się ukorzyć, i który potrafi dokonać rewizji swojego życia. I powiedzieć, nie udało się. Uderza mnie tutaj bardzo pokora, odwaga, troska, miłość, o której Pan mówi. E, z jednej strony dojrza, dojrzał Pan do tego, żeby e, podjąć taką e, nową wersję swojego życia, ale słusznie ma Pan poczucie straconego czasu, czego owocem jest na przykład Pański syn. Czy uda się jemu? Kiedy nie miał tej dla niego ważnego, w tym ważnym momencie dla siebie, nie miał tej siły, odwagi, by ojciec przekazał mu prawdę o Bogu, o życiu. Nie wiemy, ale miejmy nadzieję, że to nie jest tak, że mamy takie poczucie, że czasami to, co się już wydarzyło, jest nieodwracalne. Mam nadzieję, panie Grzegorzu, czytając pana słowa, że to ta Pana zmiana jest taka autentyczna, jest taka e, taka m, prawdziwa, że e, każdy moment chyba życia jest dobry do tego, żeby zacząć coś na nowo. I ten moment przyszedł do Pana. Wierzę w to głęboko, że taka postawa, e, taka prosta, wyrazista, oczywista dla Pana, kiedy myślę, że Pan też nie będzie miał chyba kłopotu stanie przed własnym synem i powiedzieć, synu, było tak, że Bóg był daleko, albo ja byłem daleko od Boga. A dziś jest inaczej. To przede wszystkim zmienia, to otwiera, to pokazuje, że wiara nie jest czymś dalekim, że Bóg nie jest ideą. Bóg jest osobą, Bóg czeka i Bóg przemienia. Trudno jest, proszę państwa, zaczynać przemianę swojego życia od siebie. Łatwiej nam snuć teorie, krytykować, obwiniać. I tak może być całe lata. Nie odbierajmy ludziom prawa do zmiany swojego życia, nie odbierajmy im prawa do tego, żeby odnaleźli Boga w swoim życiu, nie bądźmy pierwszymi krytykami, którzy ode, o, o, spróbują im odebrać tą nadzieję radości powrotu do Boga. Bądźmy, bądźmy tymi, którzy przede wszystkim będą zaglądali we własne serca. To są odważni ludzie, którzy po takim życiu wracają do Boga, do prawdy, do przemiany życia. Bardzo dziękuję za tę odwagę, Panie Grzegorzu, i życzę utwierdzenia w wierze. A sam, kiedy czytam takie słowa, myślę sobie, że warto w siebie zajrzeć i zacząć życie na nowo. Życzę tego Państwu również.